Z tej strony Super Mafia Ursus. Jestem na polu, przywiozłam Michałowi kamerkę. Niech sobie weźmie trochę na głowę i nagra dla Was jakiś filmik. A, strasznie wieje, no ale wiadomo, w kabinie już tego nie będzie. Może tego nie będzie, tego wiatru aż tak słychać, może będzie coś lepiej. Troszkę u nas popadało, tak więc w międzyczasie przyjechał troszkę tutaj porobić, wiadomo, nie bizonem, tylko ciągnikiem. Widzów, z tej strony Michał z kanału Super Mafia Ursus. Obecnie sobie gruberuję po jęczmieniu zimnym dopiero. Chciałem wcześniej, ale trzeba było kosić. A teraz trochę popadało, chmurzy się dalej, niby wieje. No to jest dobry czas na rwanie rżyska. Tak to wygląda z tyłu. To jest klasa ziemi, trochę trzeciej, czwartej, taka dobra w miarę ziemi jak na nasze rejony. O, jadę sobie dwójkosz za sobą. Prędkość jakaś 11,5-12 na godzinę. Pokażę Wam, jak z tyłu wygląda. Wygląda w tył. A tak wygląda z przodu. Tutaj było dość wymoknięte. I tam już mam zrobione jakieś czas temu. Teraz zacznę kolejny wjazd. Tutaj miałem ścieżki też zrobione, ale musiałem wtedy jechać do domu już. Szybko idzie, bo na takich kawałkach to tam lekko 2 hektary na godzinę. Tutaj jest dość górka widać, nie wiem czy to widać na kamerze. Mokro było, od razu agregat wpadł w głębi.
skoplone, rozsiane, zluberowane. Jeszcze rozsieje tam, gdzie będzie kukurydza, na takich paru kawałkach dalszych. Bo sobie z tamtym od razu to z tamtym kawałkiem sobie to za jednym zamachem biorę, a to może wam później pokażę, bo niektórzy będą się dziwować, czemu taki duży olmejt szeroki, nie? Kawałku. No ale rok.
zielony, ale czerwiec suchy. No i to trochę przeszkodziło. Tak jak w zeszłym roku na jednym polu miałem też wydajność 6 ton hektara jęczmienia jarego, ale na jednym przy domu, na tym 1,5 hektara udało się uzyskać 9 ton hektara. No to był mój rekord, jak na razie, z jęczmienia jarego. A w tym roku to średnia wyjdzie około 6 ton hektara na pewno jęczmienia jarego. Więcej na pewno nie będzie. Jak jeszcze skoszę tam te 4 hektary, które zostały, będzie podobnie, na pewno około 6. No. A najlepiej jak na razie żyto zimne hybrydowe. 6-7 ton, w zależności od działki, to lekko sobie mudzę z hektara. A najgorsza działka, taka nowa dzierżawa, no to tam było gdzieś około 4,5 tony z hektara, ale to tam jeszcze trochę zapyżałe. Trzeba to jeszcze dopracować, pH podnieść, ale to nie jest też jakoś nadzwyczaj źle. Ja tak wam powiem, że no, tak na pierwszy rok to i tak nie jest źle. Tam ziemia jest też piaszczysta, ale pierwszy rok w dzierżawie, nie? No. No i... No i teraz dam kukurydzę na wiosnę na tym kawałku, żeby ten też trochę zwalczyć. Teraz tam gorczycy jeszcze, a na wiosnę pójdzie kukurydza, nie? Pesz się zwalczy. Od kukurydzy jest łatwo zwalczać pesz. No i tak to wygląda. Na razie, jak na razie z cen i z planowania, to tak by to wychodziło. Możecie pisać, jakie macie ceny i planowanie zbóż w waszych rejonach, jaki rejon na przykład, jakie ceny. To sobie można porównać, tutaj widzowie sobie porównają w komentarzach. No i co tam jeszcze, no... Tu może na tym kawałku by o zimy też więcej dał, ale na tych gminach go dość wymoczyło zimą, jesienią, późną. Było mokro, dużo wytopieństw było, takich dołków mokrych. Tak jak tutaj ten cały dół. Tak jak tutaj ten cały dół też wymoknął. To jest nawet czarnoziem trochę lekki widać. A on tak no nie jest za bardzo przepuszczalny i ta wilgoć jednak trochę przeszkodziła w tym planowaniu też, nie? Ale rok rokowi nie jest równy. Rolnik zawsze się zmierza z aurą, z pogodą. No i tak to wygląda, nie? Tutaj widzicie, górka jest taka nawet. Tu widzę trochę tych chleb i samosiełów jakieś tam powychodziło, nie? No wiadomo, zawsze. O, tutaj wpadały przyczepy trochę. Ślady były, było widać ślady. Tutaj znowu dołek taki mokry był. Tam też. Tak to wygląda. Ziemia zróżnicowana. Tu ogólnie na tym kawałku. O, znowu ślady po przyczepie. Bo ogólnie na tym kawałku planuję teraz zasiać pszenicę ozimą. No i zobaczymy, jak to wypali. Pierwszy rok tutaj było żyto, teraz był jęczmień ozimy. Po jęczmieniu ozimy pójdzie pszenica. A wtedy zobaczymy, z czym już jedziemy, nie? Agregat mam ustawiony w miarę płytko. Nie mam jakoś nadzwyczaj głęboko, żeby tylko tak bardziej z wierzchu on zerwał tą ściernię, trochę ziemi, żeby zerwał ściernię i żeby te samosiewy jakieś
jakieś tam różne chwasty, jakieś duperele, co tam jest w tej ziemi, żeby to powschodziło, trochę tej wilgoci przejdzie. No i wtedy będzie można orać po zimie, nie? Początek września będę orał. No co wam tam jeszcze poopowiadać? Zobaczę, czy się świeci. Jo, nagrywa. Co wam jeszcze tam poopowiadać? No nie wiem, no żniwa jeszcze trwają u mnie. Trochę pogoda, plany pokrzyżowała. Słomy jako tako dla siebie w tym roku nie zbieram, bo mam jeszcze cały stóg i jeszcze może drugiego z połowę stogu słomy, więc sobie zostawię to na ten sezon, co będzie. A dopiero przyszłe żniwa będę sobie dla siebie prasował słomę, ale nie ukrywam, zostawiam trochę słomy w tym roku na polu dla znajomych. Czterech znajomych potrzebuje słomy, mniejsze lub większe ilości. No i można powiedzieć, że no może z połowy areału nie, ale z mniejszej połowy areału słomę zostawię, aby zaspokoić trochę potrzeby znajomych, którzy tam mają bydło i trzodę, bo ogólnie słomy w tym roku jest mało. No jak no na moich tutaj plantacjach nie jest mało, bo to żyto czy oziminy, one ładne wyglądają. Słomy trochę jest, ale z jarek, kto ma dużo jarek, to słomy mało, nie? To jest właśnie ten ból w tym roku zbóż jarek. Tak jak w zeszłym na przykład jary, jęczmień, to balotów dało sporo, to w tym roku krótkie te słomy były, nie? I ludzie potrzebują. A zimą ceny mogą być wysokie słomy, jak ktoś tak sobie by chciał kupić gotowe waloty. To lepiej już teraz sobie porozmawiać, jeszcze zakrepać, niż potem przepłacać. Ogólnie ja tak nigdy nie mam zwyczaju, żeby słomę prasować albo zostawiać tam ludziom, ale tutaj właśnie bliscy znajomi w miarę tak, no to im, jak dla nich to tak. Tak jak w zeszłym roku tu miałem żyto i też jakiś hektar, półtorej zostawiłem jednemu znajomemu, bo chciał słomę, mówi, że będzie potrzebował, bo nie może u kogoś innego znaleźć. Mówię, no to czemu nie, tu blisko w miarę dołożenia będzie miał, to sobie porobi. No i miałem pozostawione tą słomę, leżała, przyjechałem zobaczyć, kurde, mówię, jeszcze nie ma splasowane, a dałem znać. I wyszło na to, że zaraz sobie gdzieś indziej już niby, a mi nie dał znać. No i musiałem sam go sprasować, jeszcze zdążyłem przed deszczem, bo już szły chmury, no i musiałem to powozić. A nie miałem już ogólnie w planach tego dla siebie zostawiać, zbierać, nie? Tak bywa też. Człowiek się zlituje na przykład, a ktoś kogoś wyroluje. No tutaj się Mariusz kopał ciastkiem, rzepą, mokro. Ogólnie jest mokro na tym polu, bo to jest glina. I niby z wierzchu sucho, ale tak wystarczy jest 2-3 razy cofnąć do przodu i pada. Ja tam gdzieś w tym miejscu czwórką wpadłem, ale tak lekko. Rozkaczyłem 3 rzepy i wyjechałem, ale z dwiema już nie poszedł. A teraz już coś zdarzyło ostatnimi czasy, to na pewno wesło. Ogólnie tutaj już każdy, nawet większy rolnicy już powoli kończą żniwa. Teraz jeszcze można powiedzieć, ten tydzień pogody, co
by był, to już by każdy sobie poradził i ze słomą, i ze zbożem. Nożycka już by się czarne zrobiły wszędzie. Wapnowania by ludzie mogli sobie porobić i tyle, nie? Witam po przerwie. Ja tu już kończę. Ogólnie jestem właśnie, jeszcze nie mówię, na tym polu jestem, co ma 10,5 hektara w tym kształcie litery C takie. I powiem, że już powoli kończę, już robię ten winkielek tutaj. Ostatnie przejazdy, można powiedzieć. Od 12.57 zacząłem, dojechałem na pole od 12.57. Zobaczymy przez jaki czas zrobiłem 8 hektarów, bo tam te 2,5 już miałem wcześniej kiedyś, a teraz zostało 8. 12.57 do godziny 15.52, czyli w tym czasie zrobiłem 8 hektarów, gruberowałem. Znaczy no, zgruberowałem, to nie jest typowy gruber, agregat cierniskowy. On idzie lżej, jest szerszy, bo do takiej mocy ciągnika, na przykład 100 koni, no to ten to jest wystarczający. Prędkość 11,5 do 12 na godzinę około, tak? Bo tak tyle wychodzi. No to niecałe 3 godziny wychodzi, tak? 8 hektarów. Aby się zgadzało, ale pole widzieliście, tam to było duże, długie, tutaj też w miarę takie, w miarę proste, no tutaj jakiś mały klin, więc dobrze, bo na klinowaty no to tak te 2 hektary na godzinę, nie? Naprawdę, no chyba że jakieś małe pole, to więcej zawracania niż ten, no to tam czasowo to nie podgoni, ale jak takie pole fajne, to idzie. No i ta prędkość, no wiadomo, jakbym robił głębiej, to już bym jeździł pewnie czwórką polową, a jakbym chciał naprawdę to spenetrować głęboko, no to wtedy pewnie jedynką szosową. No, a tak do takiej płytkiej uprawy tyle, co tam rezlice się zagłębiają właśnie ładnie, żeby tylko to zruszyć, to no i spalanie, zobaczcie, na zbiorniku prawie nic nie było. Ten wskaźnik, powiem wam, też trochę szwankuje, bo o, teraz się płynęło. Bo wskaźnik działa w ten sposób, że jak będzie tak 3/4 trochę, no nawet mniej, tak prawie że będzie do połowy podchodzić, to wtedy on zaczyna dopiero tam wychodzić z tej całości, nie? A teraz cały czas jest na całości, czy jeszcze nawet połowy nie ma. Ale mogę nagrać wam na przykład jeszcze ile spalił w tym na tych 8 hektarach, plus dojazd tu na pole i dojazd do domu z powrotem właśnie. Tu jest gdzieś jakieś 5 km do domu, więc ja przejadę do domu i mogę jeszcze wam nagrać potem, albo dogram kiedyś, albo teraz, ile spalił na te 8 hektarów. No, to ja się z wami na razie żegnam, do kolejnego odcinka, cześć. Dobra, jestem na miejscu, jest 16.14. Pojechałem do domu i teraz tak, otwieramy. No, ropa jest. Teraz tu już sobie ogólnie prąd podłączyłem, ale teraz żeby nie było, nie? To uruchamiam. Zobaczymy ile spalił. Tak się tutaj wcisnąłem, bo ciapek stoi akurat, ale mówię, to starszy. Powinno starczyć węża. Tak na styk może będzie. Zanim jechałem na pole, tankowałem do pełna, to też tak stanąłem. O. Ja miałem ogólnie prawie pod korek, więc tyle samo naleję. 5 litrów już jest. Myślę, że spalił trochę więcej.
Zobaczymy. Będzie pytanie, czemu tyle spalił? Czemu tak dużo, jak niektórzy na YouTube piszą, że czwórka turbo dużo chleje. Zobaczymy. Litrów już jest, 40 chyba nie da. Może 40, a może nie. Dobra, tak będzie. No tyle tak miałem, żeby się nie przelewało. Jest 38,9. Dobra, no to 39. O. Dobra, 39 litrów. Tyle spalił na 8 hektarów przy gruberowaniu. Idę jeszcze wam pokażę, żeby było to wiarygodne. To co to będzie? Jakieś 5, 4,87. Tyle. Nie wiem, widać na tej pomocy? Dobra. Tak, jakby wyszło spalanie dokładnie. Z dojazdem oczywiście, 5 km na pole i z powrotem. No dobra. Teraz będę mógł się z widzami pożegnać. Do kolejnego odcinka. Tu nawet zobaczcie sobie, jak zajechałem blisko. Do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć.